ludzie wiedzą, czym jest dostępność? Niektórzy pewnie tak, choć na pewno na co dzień o tym nie myślą. Ci, którzy mnie znają, wiedzą lepiej, a inni nie za bardzo. Ja poruszam się na wózku inwalidzkim już od 20 lat. Od ponad roku muszę na stałe otrzymywać dodatkowo tlen. Obecnie mam koncentrator i 12-metrową rurkę, dzięki której mogę poruszać się po domu i cały czas mam tlen podawany. W Banku Gospodarstwa Krajowego słuchamy potrzeb osób z orzeczeniem o niepełnosprawności. Od samego początku, od pierwszej rozmowy rekrutacyjnej czułam, że moja niepełnosprawność to w ogóle nie jest problem dla przełożonych. Cały budynek jest dostosowany, wszyscy są bardzo otwarci. W momencie, kiedy zaczęłam pracę, zauważyłam kilka rzeczy, jak na przykład potrzeba zamontowania specjalnego mechanizmu otwierającego drzwi. Zostało to szybko zamontowane. Spotkałem się z niewiarygodnie pozytywnym podejściem moich przełożonych do mojej sytuacji, dla których nie było problemu, żeby uznać, że ja mogę na stałe pracować, jak to się u nas nazywa, praca zdalna ciągła. Ja obecnie pracuję na 3 monitorach. Jeżeli są takie rozwiązania, które byłyby mi potrzebne, to bank mi je zapewnia. Budujemy społeczność. Organizujemy warsztaty szkoleniowo-integracyjne, organizujemy webinary ze specjalnymi gośćmi, słuchamy potrzeb i realizujemy. Dbamy o tę społeczność bardzo i z sukcesem. Jesteśmy różni i równi. Takie hasło nam przyświeca. 2004 to był ważny rok, kiedy weszliśmy do Unii Europejskiej, więc w ciągu tych ostatnich 20 lat bardzo dużo się zmieniło. Jeżeli się starzejemy jako społeczeństwo, niestety z tą niepełnosprawnością też jest tak, że ona zaczyna być coraz powszechniejsza. O, tutaj szczęśliwie jest miejsce, no to sobie zaparkuję. Najważniejsza jest otwartość. Otwartość zarówno pracodawcy, przełożonych, ale też pracowników, kolegów, tak żeby wiedzieli, kiedy należy pomóc, kiedy należy spytać się, czy mogą lub też czy powinni pomóc, jak mogą pomóc. To jest takie ważne. Praca sama w sobie jest niesamowicie silnym takim elementem mobilizującym, wyciągającym człowieka z niepełnosprawności. Człowiek może za własny kaptur wyciągnąć się z jakichś życiowych opresji. Dostępność to wolność. Wolność każdego z nas. Twoja i moja. Wolność w poruszaniu się, patrzeniu na świat, słyszeniu tego świata. Bank Gospodarstwa Krajowego wspiera projekty i sam się zmienia, aby być bardziej dostępnym. Chcemy się zmieniać, bo chcemy móc kreować lepszą Polskę, lepszy świat.